jednej strony ceny rosną i w sumie część ludzi się oburza, że one rosną i jakby gdzie jest ten pułap, który mogą osiągnąć, a z drugiej strony mamy absolutnie cały czas popyt i jakby te rosnące ceny, zdaje się, nie do końca hamują te apetyty inwestorów. Dzień dobry, witaj Marlena. Witaj Artur, dzień dobry. Witam serdecznie w programie 5 pytań o rynek nieruchomości. Drodzy Państwo, dzisiaj moim gościem jest Marlena Kosiura, twórczyni portalu Inwestycje w Kurortach. Chciałem Cię zapytać o tym, czy Twoim zdaniem mamy do czynienia z bańką na rynku nieruchomości już? Czy może nie? I rozumiem, mówimy o nieruchomościach ogólnie, nie tylko kurortowych. Mówimy o wszystkich nieruchomościach, później przejdziemy troszeczkę do tych takich kurortowych. Taki krem dla krem nieruchomości inwestycyjnych. Pytanie niezmiernie trudne i myślę, że jak kogokolwiek byśmy nie spytali na rynku, to chyba nie ma dobrej odpowiedzi na to. Mnie, szczerze mówiąc, analizuję rynek nie tylko w kurortach, ale też tych inwestycji pod wynajem krótkoterminowy w miastach, czy w ogóle mieszkaniowych. Najbardziej mnie jakby i zastanawia i trochę śmieszy, że właściwie jak spojrzymy na różnego rodzaju analizy, które się pojawiają w mediach, czy w opracowaniach specjalistycznych, to mamy tak skrajnie różne opinie na temat tego, czy faktycznie z tą bańką mamy do czynienia. Z jednej strony ceny rosną i w sumie część ludzi się oburza, że one rosną i jakby gdzie jest ten pułap, który mogą osiągnąć, a z drugiej strony mamy absolutnie cały czas popyt i jakby te rosnące ceny, zdaje się, nie do końca hamują te apetyty inwestorów. Więc odpowiedzenie proste na pytanie, czy mamy do czynienia z bańką, jest chyba niezmiernie trudne. Ale ja myślę, że bardziej kluczowe jest zastanowienie, że jeżeli faktycznie ten rynek może mieć przesyt i możemy mieć do czynienia z bańką, no to pytanie, czy ta bańka wystąpi na tym poziomie cenowym, czy bardziej w segmencie podażowo-sprzedażowo-popytowym. I ja myślę, że tu to drugie jest. Co rozumiesz? Mianowicie tak, no patrząc na ceny nieruchomości, jakby trudno sobie wyobrazić, że one w Polsce będą spadać, prawda? W zasadzie nawet kryzys, który mieliśmy w 2008 roku, umówmy się, w Polsce nie był aż tak bardzo dotkliwy jak na przykład w Stanach. Więc cenowo raczej nie sądzę, żeby wystąpiły jakieś spadki, ewentualnie zatrzymanie. Natomiast w sensie podaży w zasadzie już to widać, tak, że mamy miejsca, gdzie jest pewien przesyt nieruchomości i widać to zarówno w kwestiach wynajmu długoterminowego, jak i przede wszystkim krótkoterminowego, który ja analizuję. Na przykład lokalizacje typu Trójmiasto, Warszawa, jeśli chodzi o zarabianie na wynajmie krótkoterminowym, są już mocno przesycone, tak, i ta rentowność bardzo spadła, natomiast nowe inwestycje i nowi inwestorzy mało świadomi cały czas wchodzą na ten rynek. Okej. A jeżeli chodzi o takie nieruchomości stricte inwestycyjne, te apartamenty w kurortach. Jak to wygląda? Kondo, hotele, hotele, czy tam jest bańka Twoim zdaniem, czy jeszcze nie? Bańki chyba nie ma, natomiast myślę, że jest dokładnie to samo, co w Warszawie, że jakby pewnych wyższych pułapów już nie jesteśmy w stanie cenowo osiągnąć, tak? O ile w Warszawie jeszcze jest potencjał na wzrost, ale Warszawa też opiera się jakby o cały segment rynku nieruchomości jakby biznesowych, prawda? I w ogóle rozwój biznesu, rozwój gospodarczy miasta, czy w ogóle duże miasta w Polsce, natomiast kurorty są po prostu kurortami, są sezonowe, polskie kurorty są absolutnie sezonowe. Co więcej, są zupełnie niedoceniane przez inwestorów zagranicznych, więc wszystkie nieruchomości, które się sprzedają w kurortach, to praktycznie jest 90% pod wynajem i 90% to są kupujący Polacy, więc trudno sobie wyobrazić, że jakby w momencie, kiedy one już teraz mają stawki 10-11 tysięcy za metr, żeby były w stanie, nie wiem, urosnąć w przeciągu 3-4 lat do poziomu, nie wiem, 16-18, więc raczej tam wzrostów cenowych, no absolutnie bym się nie spodziewała. W takim razie, czy już czas sprzedawać te nasze nieruchomości inwestycyjne, portfelowe? Sprzedawać chyba nie, to też właśnie mówiąc o bańce i o tym, co się na rynku wydarzy, ja myślę, że też powinniśmy sobie mocno zadać pytanie, jak się zachowają inwestorzy, bo to, że gospodarka rośnie i się rozwija, turystyka rośnie i się rozwija, to jedno, ale pytanie jakby, w jaki sposób zachowają się ci, którzy w ostatnich latach kupili te nieruchomości, bo to trochę od ich zainteresowania będzie zależało, czy zachowania będzie zależało to, co się wydarzy na rynku. Jeżeli się okaże, że część tych inwestorów, którzy w ostatnich latach kupili nieruchomości, liczyli na kosmiczne zwroty, tych zwrotów nie ma i zaczną wyprzedawać te mieszkania, no to jakby ten rynek przy dopływie cały czas nowych inwestycji może się trochę zachwiać, bo po prostu będzie zbyt duża podaż, a też szybkie wyjście z inwestycji tych, którzy już nie chcą mieć nieruchomości, spowoduje obniżanie stawek, prawda? Natomiast to, co jest niepokojące i jakby czy już wychodzić, no to tak jak ja obserwuję, z jednej strony mamy faktycznie duże grono ludzi, którzy kupują inwestycyjnie, 40% według danych NBP. Sporo, to też potwierdzają deweloperzy, tylko teraz pytanie, ile z tych nieruchomości jest kupowanych na kredyt, bo jakby kredytowanie zakupów, myślę, jest najbardziej niepokojące i tutaj są też z kolei spore wzrosty, myślę, one są takie bardzo symptomatyczne, na to powinniśmy patrzeć. Biuro Informacji Kredytowej podaje, zdaje się, że rok do roku wartość kredytów, która wzrosła, czyli tam biorąc wrzesień tego roku do września zeszłego roku, to jest wzrost 10%, ale jeszcze ciekawsze jest to, że te wzrosty są najwyższe, 37% wzrostu jest w segmencie wysokich kwot kredytu, czyli kredytów powyżej 350 000. Więc mamy zakup dużych, drogich nieruchomości i teraz pytanie, jak zachowają się inwestorzy, jeśli się okaże, że nie mają takich zwrotów, na jakie liczyli, bo myśleli, że to jest w zasadzie Eldorado, prawda, czy wynajem nieruchomości. To może jest odpowiedni czas, żeby kupować jeszcze nieruchomości, twoim zdaniem? I jeżeli tak, to jakie? Znaczy na pewno jest, znaczy nieruchomości tak czy inaczej no są bezpieczną lokatą i niezależnie od tego, co rynek kapitałowy jakby zachęcał, żeby przerzucić tą aktywność na fundusze, obligacje czy akcje, no to jednak nieruchomości przez tych potencjalnych Kowalskich są traktowane jako najbardziej bezpieczne, więc myślę, że trudno będzie ten trend powstrzymać, natomiast niewątpliwie nadchodzi czas, powiedziałabym, takich wytrawnych inwestorów w nieruchomościach, czyli szukanie dobrych, fajnych lokalizacji. Duże miasta są niezmiernie trudne, zarówno do kupienia, nie wiem, okazji inwestycyjnych, tak jak Warszawa, czy właśnie nawet Trójmiasto. Ceny na rynku pierwotnym też są wysokie, a z kolei stopy zwrotu i długoterminowego, i krótkoterminowego jednak powoli spadają, więc jest czas na kupowanie, ale jednak trzeba umieć, ja bym raczej optowała szukania lokalizacji nieoczywistych albo nawet mniejszych miast. Okej. Trochę odejdę od tych standardowych pytań, bo padło tutaj stwierdzenie wytrawny inwestor. Co przez to rozumiesz? To znaczy, dla mnie wytrawny inwestor, a wydaje mi się, że chyba jeśli chodzi o tych inwestorów indywidualnych, mało jest takich na rynku, to jest osoba, która analizuje wiele jakby czynników, a nie patrzy wyłącznie na krótkie przekazy takie, takie mediowe. Wydaje mi się, że mało osób, które inwestują w nieruchomości, faktycznie wgryza się w ten biznes i patrzy, jaka jest realna stopa zwrotu. Powiem szczerze, czasem jestem zaskoczona nawet, że ludzie nie są w stanie dokładnie wyliczyć stopy zwrotu, nie uwzględniają różnych rzeczy, tak? Oczywiście uwzględniają na przykład przy wyliczaniu rentowności, nie wiem, czynsz czy inne takie opłaty, ale na przykład przy wynajmie krótkoterminowym, który jest bardzo czasochłonny, w ogóle na przykład nie uwzględniają, nie wiem, czasu pracy, który na to poświęcają, czyli nie do końca nawet wiedzą, jaką uzyskują rentowność, tak? Bo nie są w stanie tego dobrze wyliczyć. Nie patrzą na to, jak rozwija się rynek, czyli na przykład nie patrzą w segmencie wynajmu krótkoterminowego, nie patrzą na to, ile tych nieruchomości nowych w okolicy może przybywać, tak? Czyli kupują nieruchomość, mówią, w zasadzie będę ją szybko przez Airbnb wynajmował, bo to są lepsze zwroty niż na długoterminowym najmie, nie analizując rynku wokół w ogóle zupełnie, nie patrząc na przykład na rynek hotelowy, nie patrząc na dane związane z rozwojem turystyki, tak? Czyli jakby bardzo skrótowe myślenie o zakupie i zarabianiu na nieruchomościach. I jeszcze też ciekawa rzecz, jakby nie patrzą też, tak mi się wydaje, inwestorzy, ale też mam wrażenie wielu analityków biznesowych na to, co się dzieje na rynku nieruchomości wtórnych, a tu nawet przed rozmową żeśmy wymieniliśmy zdania, na przykład zaczynamy wchodzić w demografię, czyli umieralność. To jest jakby mało popularny temat i może mało politycznie o tym mówić, ale za chwilę jakby pokolenie boomu powojennego, czyli z lat 50. osiągnie wiek 60-70 lat i oni będą zwalniać te mieszkania. I analizy, które są, jeśli chodzi o demografię, też pokazują, że w zasadzie co roku zacznie nam ubywać około 800 000 osób potencjalnie zwalniających te nieruchomości, bo to dla nich Gierek w latach 70. budował te wszystkie mieszkania. Dokładnie. Natomiast ludzi, którzy wchodzą w samodzielność i będą potrzebowali mieszkań, czyli tych 24-5-latków, będzie rocznie około 300 000. Czyli mamy 500 000 różnicy między zwalniającymi się mieszkaniami, oczywiście tak jakby średnio biorąc, a tymi, którzy tych mieszkań będą potrzebować, więc ogromny dopływ nieruchomości będzie też na rynku wtórnym, o czym oczywiście deweloperzy nie mówią. Podobnie jak w Niemczech. Okay. Dokładnie. No, o tym się nie mówi, a ceny rosną. Dlaczego ceny nieruchomości cały czas w Polsce rosną, twoim zdaniem? Znaczy chyba trudno oczekiwać, że nie będą rosły. No, polska gospodarka się rozwija. W 2018 roku Polska została dopisana do indeksu Russell. W zasadzie jako pierwszy kraj od 10 lat. Tak? Indeks, który prowadzi londyńska giełda, który monitoruje, jakby ocenia najbardziej rozwinięte gospodarki świata. W tym indeksie oczywiście są wszystkie największe. Nie wiem, Francja, Japonia, Stany, Niemcy. Polska dołączyła w zeszłym roku, co dla inwestorów zagranicznych, przede wszystkim dużych funduszy kapitałowych, jest sygnałem, że warto tu inwestować, tak? Nie tylko w nieruchomości, ale w ogóle, że Polska jest krajem jakby gospodarczo rozwiniętym i bezpiecznym. Więc trudno oczekiwać, jeżeli we wskaźnikach ekonomicznych, biznesowych dorównujemy do średniej światowej, żeby ceny nieruchomości w Polsce stały, tak? No też będą rosły, to jest dosyć oczywiste. Pytanie tylko, czy jakby popytowo jesteśmy w stanie również zapełnić ten rosnący rynek i te ceny. To na koniec, a propos popytu, kiedy twoim zdaniem będzie kryzys na rynku nieruchomości? I czy w ogóle będzie? No to pytanie też jest niezmiernie trudne. To znaczy tak, ja obserwując i rozmawiając jakby gdzieś tam na tym najniższym poziomie rynku, bo myślę, że tutaj są pierwsze sygnały, co się dzieje, czyli z ludźmi, którzy kupują, z ludźmi, którzy wynajmują, to widzę, że właśnie pojawia się dużo mało świadomych inwestorów, którzy kupują nieruchomości za kredyt, licząc na szybkie zwroty, więc tu bym upatrywała jednak pewnego niebezpieczeństwa, że tu się sporo może zadziać, ponieważ te nieruchomości mogą wrócić właśnie do sprzedaży. Dużym moim zdaniem zapytaniem jest, co się wydarzy na rynku tych wszystkich mieszkań wynajmowanych na pokoje. To jest jakiś taki boom ostatnich lat, dla mnie kompletnie zdumiewający i też rozumiem, że jakby jeszcze 3 lata temu być może byli najemcy na takiej niskiej klasy lokale, ale w obliczu tego, że jednak wchodzą na rynek zarządzania mieszkaniami i prywatnych akademików mamy sporo, coraz więcej się buduje, prawda, w wysokim standardzie i firmy, deweloperzy, którzy budują tylko pod wynajem, nie sprzedają, profesjonalne firmy, które zarządzają wynajmem. No pytanie, czy ten ogromna część tych mieszkań przez inwestorów, tych drobnych rentierów wypuszczona na rynek faktycznie będzie miała szansę się utrzymać. Moim zdaniem nie, ale oczywiście mogę się mylić, więc tu też może ten segment też może się zachwiać i w jakiś sposób jednak wpłynąć na całą branżę nieruchomości. Ojejku, Marlena, ja Ci bardzo dziękuję za bardzo pouczającą rozmowę. Ja również super, dziękuję. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Drodzy Państwo, ponieważ trzeba zakończyć ten program, moim i Państwa gościem była Marlena Kosiura, Inwestycje w kurortach, a to był program 5 pytań o rynek nieruchomości. Dziękuję i do zobaczenia.